Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony, pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, mam zaszczyt i przyjemność przeanalizować dla was partie z 1992 roku. A partia ta była meczem pomiędzy Robertem Jamesem Fisherem a Borysem Spaskim. Bardziej był to rewanż za rok 72, kiedy to Fisher zdobywał mistrzostwo świata. To był też mecz nieoficjalny, czyli nie był to mecz o tytuł mistrza świata oficjalnego, ale panowie rozegrali ten mecz między sobą. No Fisher zakończył ten mecz zwycięstwem 10 do 5. Przez USA był ten mecz niezbyt przychylnym okiem patrzony, dlatego że zabronili Fischerowi udziału na turnieju w Jugosławii i, i na Jugosławii. Dlatego też po tym meczu Fischer spędził swoje życie już na emigracji, nie mając zakazu wstępu, nie mając zakaz wstępu do USA. Moi drodzy, ale to już historia. Przejdźmy już do naszej analizy. Fischer rozpoczął ruchem. E4, C5 zagrał z Paski, obrona sycylijska nam się szykuje, skoczek F3, skoczek na C6. I goniec poruszył się na B5. Fischer zagrał e, słynny tutaj system Rosolimo w obronie sycylijskiej. Posunięcie G6 ze strony Borysa. Bicie, skoczka następuje od razu. I są dwie opcje. Albo bijemy piątkiem z B, albo bijemy piątkiem z D. E, współcześnie Magnus Carson w meczu o Mistrzostwo Świata z Fabiano Caruano e, bardzo często męczyli tutaj ten wariant D bije na C. W partii Fischera nastąpiło e, bicie piątkiem innym. Przepraszam, Roszada ze strony Fischera Goniec na G7 Sprawa oczywista, rozwijać figury należy Wieża E1, moi drodzy No, dlaczego wieża E1 od razu? Pewnie dlatego, że ten pionek ma chęć Tutaj zagrania na E5 I ta wieża pomaga temu pionkowi między innymi dlatego, że po ruchu e5 nie ma takiego ruchu d6 lub d5 bo jest bicie albo w przelocie albo normalne bicie, więc tutaj Hetman musiałby odbić i na przykład pionki c6 c5 są wyłączone z gry znaczy one są zdublowane, nie połączone z, innym, z pionkiem z d w tym wypadku taka, taka tutaj mała myślę, że zagwostka dla czarnych w tym momencie, dlatego też Borys spaski zagrywa ruch e5 i powiem wam szczerze, wydaje mi się, że czarne mają, nie mają tu już problemów, ponieważ zaraz to będzie jakieś D6, bardzo silne centrum, e, skoczek na E7, ale nic bardziej mylnego, moi drodzy. To nie jest takie proste. To centrum można rozbijać na wiele sposobów. Można próbować grać C3 i na przykład D4. No bo dlaczego nie? Ale Fischer zagrał bardzo oryginalnie. E, bardzo, bardzo. I tu zobaczcie, że taki ruch B4 się pojawił. Ciekawe posunięcie. Poświęcenie pionka. No myślę, że niewielu z nas na taki ruch by się zdecydowało, moi drodzy. W tym momencie e, spaski przyjął tego piona, no bo dlaczego? Nie, zdwojone pionki, jednego wyprostowuje, 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 no chyba dobrze mówię, e, wybaczcie, e, no ale mm, Fischer tutaj już miał określony cel. Zobaczcie, i zagrywa teraz A3, poświęca kolejnego pionka. Dlaczego tak gra Fischer? Możemy sobie zadać pytanie. Dlatego, że mm, rozwój w szachach jest najważniejszy. No, nie tylko rozwój intelektualny, ale w partii rozwój figur przede wszystkim, no i teraz tak. Król bezpieczny, rozwój figur jest troszkę szybszy u białych. E, czarne nie mają przede wszystkim roszady, i dlatego Fischer stara się e, zaszkodzić tu przeciwnikowi. Teraz moi drodzy, co by się działo, gdyby Pionek zbił na A3? Tak w partii nas nie nastąpiło, ale pod uwagę to trzeba wziąć. Uwaga, koniec by od razu odbił. Zobaczcie, tutaj diagonala robi się bardzo niebezpieczna e, dla czarnych. E, czarnym przeszkadzamy tutaj ro zrobić roszadę. Nastąpiłoby prawdopodobnie D6 no bo Trzeba to zamknąć, dalej no, trzeba się rzucić tutaj do gardła bardzo mocno, d4. No i jeżeli na przykład będzie bicie, no to naturalnie bijemy skoczkiem i planujemy tutaj akcję. Albo można, można po biciu na d4, można też e5 próbować zagrać. To też jest bardzo prawdopodobne posunięcie, nawet może i jeszcze lepsze. No ale na przykład po gońcu g4, który wiąże tego skoczka, e, tutaj należy wyprowadzić ostatnią figurę i e, tego skoczka obronić. I na przykład po wybiciu na d4... Mogłoby nastąpić E5, bardzo silny ruch otwierający tutaj, starający się otworzyć tą linię E i męczyć króla. No a na przykład po wybiciu takim na E5, zobaczcie, ile pionków mniej mają białe. No, trzy piony mniej, ale ruch. Mianowicie skoczek C4 rekompensuje to z nawiązką. Pozycja mimo straty trzech pionów jest, no, ośmiele się to powiedzieć, wygrana dla białych. Wiem, że to się łatwo mówi, ale tutaj jest wjazd, no, nieunikniony albo strzał na E5. No, pozycja się na pewno sypie jak domek z kart, moi drodzy. I lecimy dalej. No, taki ruch nie nastąpił. Na szczęście, yy, na szczęście dla czarnych nie było tego bicia na A3. Nastąpiło C5. No i Fischer tutaj. Wybił pionka znowu i z Paski odbił pionka na B4. No i rzucamy się do centrum. Trzeba to robić. Widzimy, plan był taki biały, żeby te pionki zlikwidować i mieć opcję właśnie na D4. Tak się też dzieje. Nastąpiło bicie na D4. No cóż, ruch może nie najlepszy, to tylko daje możliwość białym na jeszcze szybsze granie. Mianowicie goniec B2. Widzimy, że pionki na razie tutaj na tych liniach nie, nie mają żadnego znaczenia, gdy akcja dzieje się w centrum i na królu. Posunięcie D6, no taki ruch jak, jak najbardziej trzeba próbować, goniec musi wyjść. Skoczek zbił na D4. No i Hetman D7. Moi drodzy, ten ruch już nie jest najlepszy. Dlaczego Hetman zagrał na D7? Dziwne posunięcie na pozór, ale grozi skoczek C6 albo skoczek E6 z opcją wybicia tutaj gońca, bo atakujemy Hetmana. No lepszym ruchem byłoby zagranie Hetman B6, zdecydowanie. No ale cóż, spaski popełnił lekki błąd, tak twierdził Fischer. I w tym momencie skoczek D2. Ostatnia figura wychodzi do gry. Trzeba to szybko czynić. Goniec B7. Y, też stara się tutaj czarne, czarne starają się tutaj wymieniać, wymieniać, przepraszam, wyprowadzać figury. Skoczek C4 i skoczek poruszył się na H6 no cóż, no ten ruch został zagrany, żeby szybciej zrobić roszadę, jeżeli tutaj byśmy próbowali zagrać skoczkiem na E6 to myślę, że kłopoty by się działy po na przykład biciu na D6 E5 z widełkami i z odkrytym szachem robią się wielkie problemy albo no od razu zagranie E5 i król znowu ma kłopoty dlatego skoczek nie chciał prowokować tego pionka na E5, moi drodzy i w tym momencie następuje bardzo silny ruch ze strony Fischera, głęboko przez Myślany. Jak ktoś jest bardzo ciekawy swoich umiejętności, zatrzymajcie sobie film i spróbujcie znaleźć to posunięcie. Ja już ten ruch pokazuję, mianowicie piekielnie silny ruch skoczek F5. No, widzimy, że wykorzystujemy to, że mamy szybszy rozwój, mamy zrobioną ruszadę i wieża jest w grze, dlatego też taki ruch jest możliwy. I moi drodzy, Tutaj goniec w partii wybił na B2. Zaraz do tego wrócimy. Zobaczmy sobie, co na przykład by było, jakby skoczek wybił tutaj na F5. No to oczywiście odbijamy. Z szachem. Król musi ruszyć na f8. No i teraz gramy, moi drodzy, f6, goniec na na przykład na h6 i teraz szybkie redukcje. Hetman d6, wybijamy, rzecz jasna, goniec musi się poruszyć, nie ma wyjścia. I teraz następuje bardzo silny, ciekawy ruch, mianowicie wieża bije a7. Zobaczcie, co się dzieje. Nie można wybić na a7, bo mamy mata na. E8. Niesamowita sprawa. No tutaj wieża musiałaby na pewno zagrać w taki sposób, żeby trzymać tą ósmą linię. Pilnować króla, ale znowu męczymy tą wieżę. Wieża D6. Spróbujemy od, oddać tą wieżę z opcją dania mata. No wieża na przykład by ruszyła na B8, moi drodzy. I teraz męczymy tego gońca. I mianowicie, jeżeli zagramy na E5 i goniec by się poruszył, no widzimy, jedyna opcja to jest tutaj zraz do tego też dojdę, ale widzimy, że tu nie może się poruszyć. Na przykład goniec na A2 się może ruszyć. No ale ten Ruch już również przegrywa i trzeba znaleźć opcję, dlaczego. Mianowicie, moi drodzy, wieża B5, bardzo silne posunięcie. Staramy się tu oddać wieżę i dać mata na D8, no ale wieża już nie ma tutaj za dobrych pól. Zobaczcie, wszystko jest bronione, więc wieża musi ruszyć na A8 i zagrywamy na przykład wieżą na A5. Jeżeli wieża odejdzie na B8, to zdobywamy po prostu gońca. Jeżeli bije, to już się powtarzam, jest mat. No, ale wróćmy do pozycji, gdzie goniec mógłby zagrać w tym momencie nie na A2, moi drodzy, tylko na E6. Tutaj następuje też szereg pięknych ruchów ze strony białych. Mogłoby, mo, oczywiście, to mogłoby nastąpić. Myślę, że Fischer na tyle dobrze policzył, bo to jest, nie jest aż takie trudne, ponieważ jest dosyć forsowne. No, przeważnie dla arcymistrzów to jest łatwiejsze. E, wybicie nastąpiłoby, mogłoby nastąpić. Tutaj mogłoby nastąpić bicie. Skoczek F7, no z widełkami na wieże i gońca. Sprawa jasna. Na. Goniec mógłby się na przykład poruszyć Moi drodzy na D2 To jest ciekawy ruch Dlatego, że chcemy zagrać tu z wymianą Tego silnego gońca No a przede wszystkim wieża nie może za bardzo zbić Bo król wybija na F7 No ale tutaj goniec mógłby sprytnie zagrać Na E5 z takim na wieżę Wieża na przykład na, E8, na A8 Ale mamy tutaj szacha moi drodzy jeżeli e, król zagrałby na G8, to e, tu jest mat w trzech ruchach: mianowicie skoczek H6, goniec na H6, F7, Król G7, F8 z matem, podwójny szach i przy okazji mat. No jeżeli Król E8, e, to wieża E7 z szachem, Król F8, i z odsłony tutaj dajemy tego szacha dla króla od gońca. Król na przykład znowu na, na E8, bijemy wieżę, skoczek bity, bijemy wieżę. Tego chyba już nie trzeba dalej analizować. Tak, oczywiście mogłoby nastąpić, moi drodzy, ale nie nastąpiło. To jest jeden tylko z wariantów, moi, moi drodzy. Zobaczcie, jak tu dużo trzeba w szachach kombinować i dużo liczyć wariantów. W partii Spaski zbił na B2 i Fischer zbił teraz. Uwaga. Skoczkiem z C na D6 wtrącił posunięcie, dał szacha. No, y, król tutaj na D8 raczej nie byłby najlepszą opcją, bo zawsze mamy też wybicie z szachem i wybić nie można w tym momencie. No, król poruszył się na F8. Król na F8, no właśnie, król na F8. Moi drodzy, y, skoczek wybił teraz na H6. No i teraz widzimy, że jest wspólny atak na pionka f7. W figurach porówno, pionki się wyrównały, atak dla białych pozostał. Posunięcie f6, tak było w partii i skoczek z d na f7. Proponuje Fischer duże uproszczenia. Hetman wybił tego Hetmana wieża A na D1. Wieża więc też sprytnie uciekła spod ostrzału gońca. W tym momencie król na E7 się poruszył. No i trzeba brać wieże, jak dają ten materiał, to trzeba z tego korzystać, moi drodzy. I teraz się chwilę zatrzymajmy, poszukajmy dobrego posunięcia dla białych. Mianowicie białe teraz poruszyły się dosyć ciekawie, i chyba to jest jeden z lepszych ruchów, jakie tutaj wykonały. Mianowicie skoczek F5, i po raz kolejny ten skoczek ładuje się pod pionka G6. No, i teraz, tak, no, wybić tego skoczka po prostu trzeba, bo jak nie wybijemy, to skoczek właduje się nam na D6 i robi niebezpieczne rzeczy w obozie czarnych no tutaj po wybiciu bijemy, oczywiście widzimy, te wieże spełniają teraz bardzo ważną i silną rolę no jeżeli król odejdzie na przykład na F7 to mamy wieża D7, jeżeli król F8, przepraszam, jeżeli król F8 no to to samo, wieża D8, wracamy na D7 i bierzemy gońca, jakość więcej król ma kłopoty tutaj trzeba zasłonić się przede wszystkim na E5 i e 4 Tą figurkę odzyskujemy. No dobra, ale to jeszcze nie jest taka prosta sprawa, moi drodzy, dlatego sprawdźmy dalej, co się działo w partii wieża C8. No i tutaj wymienić, znaczy wybić to na E5 należy. Wieża w partii wybiła na C2, widzimy, pionek robi się niebezpieczny. I teraz bardzo silne posunięcie, mianowicie E6. Pionek tutaj jest takim wiecznym pionkiem na. Chwilę. Ile, chociaż brzmi to troszkę dziwnie, e, chodzi o to, żeby ten pionek był wolny i przymocowany, e, grozi że D7 po prostu, goniec C6, no i dzięki temu Fischer ma okazję wymieniać figury. Wieża C1, moi drodzy, gdy mamy jakoś więcej, wymieniamy figury. W tym wypadku też trzeba liczyć się z marszem pionków, ale to, miał, to wszystko Fischer miał obliczone, moi drodzy. Jeżeli byłoby b no to tutaj wymiana i królem szybko zmierzamy do pomocy. Spokojnie wieża te pionki blokuje. Aktywność króla powoduje na pewno zwycięską pozycję. Tego nie sprawdzałem, znaczy nie musiałem tego sprawdzać, to jest dosyć oczywiste. Jeżeli macie ochotę, przeanalizujcie sobie. Tutaj czarne wybiły, wybiły. To myślę, że jest dosyć ciekawe, bo to jeszcze. Nie jest też takie proste, żeby wygrać taką pozycję, taką końcówkę. Król rusza na D6 i broni gońca. Prosta sprawa. Bierze dała, szacha. Król poruszył się na E5. Dosyć odważnie, ponieważ goniec tutaj pilnuje na E8. W ostateczności ten goniec tego pionka tutaj wybije i poświęci się, a te piony mają szansę dotrzeć do pola przemiany, moi drodzy E7 zagrywa Fischer no i bardzo silny ruch A5 ze strony tutaj Spaskiego Spaski liczy na to, że Fischer zagra powiedzmy wieża D8 lub doprowadzi pionka no i sprawdźmy sobie co by było no moi drodzy, jeżeli zagramy na E8 i zdobędziemy Hetmana Goniec bije tego Hetmana, oczywiście, dajemy szacha. I król nie bije wcale pionka, bo będzie za daleko tych pionków, będzie łatwo je zdobyć po tym wieżą. Król zbliża się do pionków i wieża zbija na E8. I cóż to za końcówka? No, bardzo mocno trzeba ją policzyć. To Fischer miał przeliczone spaski również. No i przejdźmy do tego, jak mogło dziać się dalej. Na przykład, jeżeli będzie ruch B3, to trzeba zadziałać bardzo mocno, czyli G4, z szybką kontrolą i doprowadzaniem swojego pionka. No, jeżeli B2, no to wiadomo wieża B8. Tutaj A4 mogłoby nastąpić, to są równorzędne raczej posunięcia. Wieża B8. Bronimy tego pionka, który jest dalej wysunięty. Król C3 musi zmierzyć. No i zmierzyć do pionków G5. Posunięcie A3. Tutaj trzeba bić na F6. Posunięcie A2. Moi drodzy, i teraz nie ma lepszych posunięć, bo jak zagramy wieżą na A8, to B2 i jeszcze tutaj czarne wygrywają przypadkiem, więc trzeba zagrać F7, wiem, że to dziwnie wygląda. No, szach Hetmanem i król G2. I moi drodzy, teraz bardzo ważna sprawa, gdzie tym hetmanem ruszyć, żeby tą partię zremisować, no bo tutaj grozi wzięcie hetmana. I król jest w niebezpieczeństwie, ten pionek już nie dojdzie, za mało ma czasu. Tutaj bardzo ważny ruch, mianowicie Hetman d1. E, bardzo ważne posunięcie, bo grozi Hetman z szachem i wzięciem pionka f7. Tutaj dorobienie Hetmana jest nieuniknione i w tym wypadku Hetman zagrałby na g4. I tutaj jest wieczny szach, to jest e, król, nie ma kompletnie ucieczki. Hetman zawsze tutaj będzie dawał szacha królowi e, i po prostu mamy remis. E, w tym momencie gdy już cofam posunięcia, moi drodzy, wieża ruszyła e, po ruchu A5. Wieża ruszyła na C1. Goniec zagrał na D7 i wieża dała szacha. No, ważny ruch. Tutaj chcemy jednego pionka wykosić. Przy okazji, bronimy tego. Król na D4 poszło tak w partii i wybicie pionka. Nastąpiło B3. Wieża A7 sprawa naturalna. Goniec na E8 i wieża B7 stawiamy tutaj wieżę za tego pionka. Król C3 widzimy już biały ma troszeczkę lepiej, bezpieczniej, dlatego że ten pionek jest sam. Ale czy to wystarczy? Bo przecież jest bardzo blisko król i ten król pomaga temu pionkowi. Mianowicie w partii nastąpiło tak: Król F2. Żaden taki ruch nie pomaga, dlatego że jest B2, więc trzeba bardzo uważać. Albo też goniec może uciec. W tym wypadku B2 nastąpiło, król ruszył się na E3, goniec na F7. Tu jeszcze jest jakaś próba gońca na B3, ale to już mizerna próba. Dlatego że G4, jeżeli tutaj goniec, no to wybijamy z szachem albo dorabiamy po prostu Hetmana i wyszachujemy tego króla, wygrywamy białymi na pewno. Król ruszył na C2, król D4, moi drodzy. Hetman, wieża rzecz jasna, wybiła tego Hetmana i król C5. Moi drodzy, w tym momencie m, czarne złożyły broń i poddały partię, ale znowu musimy wiedzieć dlaczego, bo e, jest kilka opcji e, i trzeba wiedzieć, jak sobie tutaj w tej pozycji poradzić. To no jest pionek zaawansowany i król bardzo blisko. No i na przykład, jakby król ruszył na C2, to król rusza na, D, na D6. Jeżeli e, król rusza na powiedzmy D3, no to ruszamy królem na D7, król E4. Tutaj dorabiamy, moi drodzy, Hetmana, to jest sprawa prosta, król F4, król F7, król bije G4, król bije F6 i widzimy w następnym ruchu król E6 i pionek dochodzi do pola przemiany szybciej, więc jest wygrana. Ale jeszcze po tym ruchu, jeżeli król ruszy się, przepraszam, jeżeli król nie ruszy się na D3, a goniec poruszy się na E8, no to idziemy królem w tą stronę. Próbując zbić pionka. Jeżeli król na d3, no to teraz właśnie bicie pionka również wygrywa, ale szybsze i fajniejsze, myślę, dla oka zagranie to jest g5. Po wybiciu tu lecimy pionkiem na f6. Nieuniknione dorobienie tutaj jednego z pionków na Hetmana. I w tym momencie też białe by spokojnie wygrały, dlatego no Spassky poddał po prostu wcześniej y, tą pozycję. Moi drodzy, serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Myślę, że partie Fischera i Borysa Sparskiego są niezwykle cenne dla nas. Pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej!